kolejny odcinek na moim kanale. Nagrywam z galerii, bo dzisiaj jest pierwsza seria. Pierwszy odcinek z serii Back to School. Więc zapraszam do oglądania. Jakoś się strasznie stresuję, bo nie nagrywałam w miejscu publicznym. Się po prostu tak wszystko nie gapia, więc... Idealny zeszyt do matmy. 288 kartek. Tylko, że grubsze. Wziąłem właśnie sobie o takie zakreślacze. Daliśmy za darmo wszystkie dwie piłki. Jedną sobie zatrzymam, a drugą dam mojemu siostrzeńcowi. Więc teraz widzicie krótki materiał z zakupków szkolnych, a teraz wam pokażę, co udało mi się kupić. Część rzeczy kupiłam poza odcinkiem, bo jeszcze coś tam dokupiłam na przykład wczoraj. I w ogóle. I teraz wam pokażę tutaj taką wielką siatę. Z zakupkami szkolnymi jest naprawdę ciężka. Nie wiem, czy to jakoś tam mam sobie poukładać w kolei, czy jak. Nie wiem, dobra, zobaczymy. Ja będę miała plecak z tamtego roku, tak samo jak worek, bo miałam z Banza taki w kratkę. I teraz w ogóle całkiem jakieś przy oknie, bo ja siedzę przed oknem, bo jesteś oparci o okno i o jakieś tam notesy i w ogóle. Teraz jak ja siedzę przed tym oknie i ludzie jeżdżą, to się mogą tak do mnie gapić. Jeszcze jak ja będę wkazywał zakupy szkolne, to będzie widać przez okno. Więc to będzie dziwne. Ale dobra. Zaczynajmy, więc pierwszą rzeczą, jaką wam pokażę, jest taki segregator jakby. W środku jest taki. Jakbym sobie na przykład chciała podrukować jakieś notatki, to takie coś może mi się przydać do schowania z Empika. Teraz wam pokażę moje zeszyty i na początku wam pokażę takie dwa. Taki jeden, który jest z Empika. I taki drugi, który jest z Biedronki. A reszta jest z kartki. Ten zeszyt jest jedynym zeszytem w linie, więc on będzie do polskiego. Ja ogólnie nie lubię zeszytów w twardej okładce, ale w tym roku sobie kupiłam takie dwa. Właśnie tak jak wam pokazywałam, ten był z Empika, ten był z Carrefoura. Jeszcze mam takie trzy zeszyty z PokePad. One są śliczne, zobaczcie. Jeden jest taki. Drugi jest taki. I trzeci jest taki. One są świetne, bo one są trzyprzedmiotowe. Ja nie będę tego używać typowo do trzech przedmiotów, tylko ja będę sobie po prostu w nich robić notatki szkolne. Miałam sobie kupić dwa, ale była taka promocja w Empiku, że jak kupisz dwa, że jak kupisz trzy, to jakby płacisz za dwa. Więc mam trzy. Teraz moja ukochana rzecz, z którą się nie obeszła w żadnym roku szkolnym. Są to zakreślacze. I pokażę wam je. Tutaj są takie zakreślacze pastelowe w kształcie lodów. Jakoś takie złapałam. Zakreślacze neonowe ze Stabilo. Czy tam Stabilo. I zakreślacze metaliczne. Ja akurat kupiłam w Action. I do tego mam jeszcze cienkopisy. Dalej jest
mój piórnik. Taki zwykły, czarny, skórzany. Z napisem, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Uwielbiam ten piórnik, uwielbiam. Kocham go. A jeszcze takich kolorkowatych rzeczy do robienia notatek. Kupiłam sobie żelowe długopisy, takie co miałam w tamtym roku. Mogliście zobaczyć na holu z tamtego roku. A nie mogę ich sobie otworzyć, bo to jest tasiemka, ale ja tą tasiemkę mogę zdjąć. Chwila. Takie długopisy. O, zobaczcie. To są te, co miałam w tamtym roku. A to są te, co mam w tym roku. A jak wiecie, tutaj mi się niektóre już tam popisywały i w ogóle. Więc tych będę najwyżej używać w domu. A te będę zabierać do szkoły. Ja się w ogóle czuję, jakby dopiero minęła połowa wakacji. Tak mi się nie chce wracać do szkoły. Dajcie mi znać, czy wam też się nie chce wracać do szkoły, czy jednak się cieszycie na powrót do szkoły. Mi jedyna moja taka... Jedyny, moim zdaniem, taki plus wracania do szkoły to jest a, że można się spotkać ze znajomymi codziennie i te przybory szkolne. A dalej mam taką czarną teczkę. Chwila. Taką czarną teczkę, zwykłą, papierową. Do chowania jakichś tam, nie wiem, kartek czy coś takiego, jak coś w szkole dostaniemy. I jeszcze jedną teczkę, to jest też taka akurat koperta, ja ją uwielbiam. Taka marmurkowa. Jak wam na początku pokazywałam, jeszcze mam właśnie taki segregatorek do notatek. To są z Carrefoura, a to jest z Empika. Fiszek. Mam takim też takim plastikowym opakowaniem. Nie, to nie, nie wiem, czy to jest plastikowe, czy to jest ze szkła, nie wiem. Tam na biurku mam taki sam. I mi się karteczki w sumie tam jeszcze nie skończyły. Taki notesik do szkoły, on jest śliczny, moim zdaniem, zawsze z takimi papuszkami żółtymi. Myślę, że się przyda. I mój bidon. A ten notesik był z Intermarché. A co chyba z Akcjona? Tak mi się wydaje przynajmniej. Temperówka. Gumka do zmazywania. Klej. I karteczki do zaznaczania stron, żebym pamiętała o pracy domowej. Ja mam takie ładne karteczki do zaznaczenia stron chyba z tamtego roku. Chyba też mogliście widzieć na Back to School z tamtego roku. Takie karteczki, one były z notatami. One były przepiękne, cudne i ja je nadal mam. Tylko że to jest takie duże opakowanie, więc ja ich po prostu na razie mam je w domu, nie wiem, czy je będę nosić do szkoły. Kredki na plastikę, blok na plastikę. Mi się w ogóle wydawało, że jeszcze kupowałam pastele, ale ich tutaj nie widzę. Więc nie wiem. Mam tutaj ołówki z czarnym drewnem. Powiedziałam mamie w tym roku, że albo ja chcę ołówek automatyczny, albo z czarnym drewnem. Automatycznego nie znalazłam. W tym roku miałam automatyczny, ale nie miałam z nim składów. Więc znalazłam, więc nie wiem, czy mam w sumie, czy nie. Szczerze, myślę, że gdzieś tutaj mam ołówki automatyczne, więc jak się nauczę z nim składu, też tutaj będę nosić. I tutaj mam jeszcze ołówki z czarnym drewnem. Dalej mam kolektor w taśmie, bardzo potrzebna rzecz mi. I taki długopisik, taki długopis. Ja mam w tym roku podobny. Jeszcze jest, chyba jest, sprawdzę. Ja będę go znać, ale tutaj mam o taki. I znalazłem ten ołówek, co wam mówiłam, że miałam w tym roku taki ołówek automatyczny, tylko że teraz jest tutaj bez wkładu, bo nikt nie umie zmienić wkładu, muszę się nauczyć. I jeszcze mam jedne długopisy, o takie. Więc na pewno będę miała czym pisać. Dalej mam
do matematyki. O takie... W sumie to miałam w tym roku takie samo, ale... Ale no mówię, że no jednak tam coś tam sobie porysowało jednak te przybory z matematyki. Więc kupiłam sobie w tym roku takie same, one są właśnie takie zginane. Trochę duże, ale w tym roku nie muszę mieć ich na co dzień. Tylko jak przerobiliśmy dział, więc no. Boże, jak to wygląda, jakie to krasne. To są malutka, a to jest wielkie. No i mamy jeszcze taki oto cyrkiel. Nie wiem, to jest taki troszeczkę, ale tutaj po prostu... O taki. Myślę, że się nie będzie łatwo rysować. Pozdrawiam wszystkich, którzy teraz jedą samochodami, albo idą sobie na spacerek, albo jeżdżą rowerami, albo czymś tam. Nie widzą w oknie, ale nikt na razie nie jeździ, nie widzę. Więc to dobrze, bo myślę, że jakaś głupia idiotka chce się pochwalić. Przyborami szkole i pokazuje przez okno, że patrzcie, patrzcie, co ja mam. Dlaczego ja pewnie coś nie macie? Dobra. Dalej, co ja tutaj mam? A! Są! Są te pastele, są. Myślałam, że nie widziałam. Bo jednak kredki, bloki, pastele się przydadzą na plastykę. Dalej, co mam tutaj? Zakładki na książki i zeszyty, żeby nie poniszczyć ich. I dalej coś jeszcze tutaj mam. Chyba ostatnia rzecz. Dobra, mam jeszcze jakieś takie rzeczy. To ostatnia rzecz to kalendarz na nowy rok szkolny. Właśnie mnie jest fajny przez to, że to jest taki kółkowy, jakby, no, czy no, taki koło. I będzie mi się po prostu łatwo w nim pisało. Może w tym roku będę lepiej zaplanowana. Kto wie? Jak to wie, czy zarobię? O, właśnie jest tu samochody. Ale ty nie widziałeś. Czy mam co pokazać w plecak? Jak miałam w tym roku i jak będę miała na ten rok szkolny. O, taki kratkę. Walsa. Chciałabym jeszcze worek pokazać, ale worek chyba jest w przyczepie, więc za mnie pokażę. A tutaj mam tutaj właśnie tak z walsa. Jeszcze tam są rzeczy, jakie buty, siedemka, ale nie ma, siedemka jest pusta. Z kieszonką tutaj. Więc super. Jeszcze mam piórnik z tamtego roku. Myślałam sobie w tym roku nie kupić nowego i nadal myślę, ale raczej sobie zostawię ten, bo ten jest dobry, zobaczcie, nie jest poniszczony ani nic. Więc zostawię go sobie jeszcze. W tym roku tutaj właśnie trzymałam tutaj i tutaj były cienkopisy, a tutaj były zakreślacze. W tym roku chyba też sobie tak zrobię. Nie, zobaczcie na odcinku z organizacji mojego biurka. Tutaj mamy jeszcze takie rzeczy bardziej do kosmetyki, że chusteczki, balsam do ust, dezodorant w kulce po łypie, chusteczki mokre. A mi jeszcze będę miała szczotkę, tego mało mam, koło gdzieś ją położyłam. I jeszcze sobie muszę dokupić kosmetyczkę chyba, bo wracam i widziałam takie fajne kosmetyczki po 20 zł. Bo tą miałam w danym roku, teraz używam do czegoś innego. Albo po prostu... Nie, bo albo tutaj po prostu mam taką małą komorę. Ja z niej też mogę wciąć wszystkie rzeczy nawet bez kosmetyczki, ale nie wiem, czy się okaże, co myślę. Bo w danym roku miałam właśnie taką kosmetyczkę z myszką Miki i z myszką Mini. Tylko ją teraz używam do czegoś innego, pamiętam, że ją kupiłam z Sinseyo. Ale jak zerknęłam do Sinseya, to już nie było takich. Nie wiem, bo teraz tutaj mamy takie inne rzeczy. Więc nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, bo ja muszę pojechać do Rossmana, żeby zobaczyć te kosmetyczki, czy są fajne, czy nie. Są takie małe, bo nie chcę jakieś takie dłużej, bo nie chcę, żeby zajmowała dużo miejsca w plecaku. To by była idealna, ale teraz używam do czegoś innego.
Więc to były już wszystkie rzeczy, jakie kupiłam tutaj do szkoły, więc jeśli Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam Was do kolejnych odcinków na moim kanale. Buziaczki! Pa, pa!